wielkiego kota. Bartek! Ty mnie ściągnąłeś! Schował się za dziurą i myślał, że jest bezpieczny. No nie mogę. Podoba się seria? Zostaw suba, łapę, komentarz. Wpadnij też na G2 Instagram, Discord. Linki macie w opisie pod filmem. Dzięki. Aha, no to nie jest. Face to face. A jak ty, Bartek, będziesz mnie bił, to ja będę bił ciebie. A reszta niech się bawi sama, okej. Nie działa zasada, że jak ty jesteś zły dla mnie, to jestem jeszcze gorszy wtedy dla ciebie. A ty zawsze jesteś gorszy, a jak jest, nic ci nie robię, co za różnica. No właśnie, no nie bardzo, ale wyleciał jakiś ty. Jezu, widzę tam Elon Musk. Ja chyba bez, co? Dobra, lecę, tak ale samo. Kręcony. Trik! A też! O kurczę! A ja nie! No trik, zrobiłem trik, zrobiłem trik, zrobiłem! Haha, wyleciał, ja nie wyleciałem, Bartek, ja się rozwaliłem po prostu robiąc trik. No właśnie, nie dokończyłem. Chyba wyjazd robisz, jestem. Wiesz, Bartek, ja jestem w stanie dla zabawy zrobić ten trik. Torki kazuło, nie chciałem. Bo i tak cię nadgonię i cię wywalę jeszcze, więc... Kazuło jak coś, co chciał. Bartek, jak ty jesteś czwarty! Z czego ty się śmiejesz w ogóle? Potrąciłem Kazuo. Kazuo to jest świeżak jak coś, tak tylko no trzeba powiem. Trzeba go tłumaczyć, trzeba właśnie go... Dzięki God. Aha, nie mogę cię, nie mogę cię przepnąć, nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem. Bartek blisko było. Co, to jest mocny samochód? Nie wywalasz to tak, żeby... No, dziwo, okazało się, że jest bardzo mocnym samochodem, to a tak. Ty jesteś... No nieźle tam oddaję Kazuo jak coś. No nieźle tam się bawisz. Bartek, wyjazd stąd. No Kazuo miał nie widzi co się dzieje. No mnie też Kazuo wywalił. Nie wiem czy wiesz, dziki kot, ale no ludzie uderzają ludzi tutaj na face to face. Tak, zwłaszcza jak jestem na pierwszym miejscu. O, kurunka. No kurczę, ty jesteś na pierwszym? Co się wydarzyło? Zaraz nie będzie już. No oby, oby. Dobra, nie, nie strasz, nie zaraz się zesrać. Łapko, łapko tam, wywa! Aj, na się hamował. Oj. Nie, no po co? Dziki kot? Wyprzedzam cię do niego. Nie będę pierwszy, bo nie słyszałem. Kurczę i... Co? Aj, to nawet wiesz, nie boli mnie, że Kuba mnie tak strąciłeś głupio, co bardziej to, że mogłem Bartka strącić za moment. Dzień dobry! Witamy! Miłych użytkowników. Dobra. Głupio teraz ci, Bartek, i co? I co? Trzeba było się tak śmiać? Trzeba było? Albo nie miałem tego. Trzeba było? Ja byłem przekonany święcie, że mam ten. Do ściągania ludzi. O, jak mi przykro. Tam nie jestem do ściągania ludzi. A sam nie jestem tyci gnoju. No, a ja byłem czwarty przed chwilą, jak postanowiłeś mnie palnąć, tylko że się okazało, że... Nie masz tego do ściągania ale ludzi. To był, ale to było dawno i nieaktualne. Nie, ty się w Murloka bawisz? Kurde. Nie, Bartek, orka. Murlok? Ork. Ziup. Ziup. O kurde. Mamy wypadek. Uwaga, 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 bagi rampa, uwaga! Jeszcze ja, jeszcze ja! A nie trafiłem. Chyba jedziemy. Tak no już zgłosiłem jakby co. Jedziemy. No, naprawiłem swój błąd. Okay. O! Myślałem, że to pierwszy jedzie! Fikoły go robi! Co o, jest? Ładnego fikoła! Jeszcze ode mnie. Akrobata. O kurcze, pieczone. O, jadom! No to będzie bite. A, się tam schował. Dobrze, no. Dobrze! Aj. Jedziemy! Dawaj, Hoka, ty jedź szybciej! A co, no buścika chcesz jeszcze? Nie, po prostu trzeba to ten samochód szybko... Ale ten samochód jest dobry w miarę akurat. Nie no, jak wciwanie większe auto, będzie miał problem. No nie wiem, Bartek, ja palnąłem cię kurumą, kiedy miałeś ciężarówkę i to ty wypadłeś. Przede wszystkim. Ja też, ale ty wypadłeś. Dobra, to było dano nie temat. Cicho tam się. Ale przepuszcza! Ty jesteś! O, do Kazuo na celowniku. Świeżak, widać, że świeżaczek. Ja rozumiem, Kubę PL przepuścić. Ej, Kazuo, ale się odezwij jakoś ściągniesz, nie? Może trochę cicho się zrobiło. Dobra, Bartek, ty się ciesz, że teraz nie wypadłeś z tym głupim gadaniem swoim. Ale serio, Kazuo, weź jak ktoś się odezwij, nie? Jak kogoś tam ściągasz czy coś, pośmiej się. Co ty mu rozkazujesz jakieś takie? Nie no, mówię, żeby było wesoło, nie? Jak się na przykład zaśmieje. Mi było wesoło, mi było. A tak
off top, to ale Albania ogólnie wygrywa 1-0. Ale to ogólnie, wygrywa 1-0? Pani się... Albania. O, ja, Albania? No Albania. A co, po chińsku powiedział, że nie zrozumiałeś? Tak, mówi, powiedział po warszawskiemu, ja tylko nie rozumiem języka. Aha. No, po warszawskiemu, okej, okay, okej. Okay. Już wiadomo, z kim mamy do czynienia. Z warszawiakiem. Ała. Kto to był? Kazuo! Kazuo! Atakuje... Jest drugie Dobra. Miejsce. Niemiło. O! Do pierwszego adutarka. Ale stuncik, pa! Zasady. Pa! Co ty robisz tam? No stuncika sobie zrobiłem. No co robi ty? Na tej bramie byłem motocyklem, ty. No widziałem to, widziałem. Dobry stuncik. Bartek, to wszystko to jest zabawa, bal, impreza. No tak. Jak zawsze, na tych mapkach. Dobra. Wy macie, o, okej, okay, nie było pytania. O nie! Ja się przed siebie. Dobra, Bartek spadł. Przetrwałem, nie przetrwałem, to jakimś szkoda. Przetrwałem. Aha. Ale Kuba tego nie przetrwał. Ale Kuba tego nie przetrwał, o jak mi przykro. Bym coś powiedział, o, ale... Walby jeszcze? Powiedz Bartkowi, powiedz mu. Dawaj, powiedz mi to prosto w twarz. Dawaj, powiedz mu. Masz psychę. Śmieciem. Ooooo! Ostro! Miło, miło. Ostro, dobrze, ale w sumie to prawda trochę, no. Kąd się na to odezwał, patrz. Bardzo dobrze, jakiś, bardzo jakiś dobrze. Progres jest, jakiś progres. Jedź ty marcepanem tam z przodu. Marcepan. Dobra. No dobrą pizzę mają. Czy u ciebie, Bartek, pizzeria nazywa się marcepan? Tak. Na razie. Okej, okay, na razie. A u ciebie nie? A u ciebie nie? To nie jest pierwsza nazwa, jaką wymyślają ludzie tworząc pizzerię. Marcepan. No i tak właśnie jest, niestety. To prędzej bym był... Sorry, jak poleciał. Prędzej bym się spodziewał, że no to cukiernia nazywa się na przykład marcepan. No właśnie. No do pizzy też raczej to pasuje. El Bartek na pierwszym miejscu. Zapraszam do strącania El Bartka, który jedzie na pierwszym miejscu. Przyjąłem. Pewnie dlatego, że dostałem dwie przekopy. Dobrze, wywalony. Dwie przekopy Bartek zdążyłem dostać jadąc. Dostał. Kurde, trzy osoby na mnie rzuciły. Bartek pierwszy jesteś, nie rób z siebie ofiary, że się na ciebie rzuciły. To było fajnie, to było śmieszne. No, a, bardzo dobrze, no dobra, no to częściej trzeba tak robić. Aha, ale jak chcę otwierać na pierwszym miejscu? Nie. O, przepraszam, kufa. Aha. Niekoniecznie. Ja wyszło tego. Ja też. Dobra, no i po co Bartek, i po co? Czekajcie, ja pomogę, ja pomogę. To, Diki, atakuj go! Dzięki. O, takie dobra, buty, dobra, tak. Dobra, przez przypadek było, wyszło. Dobra, nie, nie, to było wszystko zaplanowane, gościu. Bartek, przez przypadek całkowicie. Nie, 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 czekałem właśnie na kogoś. Przez przypadek. O Jezu, aż się strąci. Dawaj, kufa. Bij we mnie i w Bartka jednocześnie. Bijcie go, no kurde! No dobra, jedź Bartek, a nie przedłużamy. Aha. Czas. Okay. To bez sensu, żeśmy stali teraz 5 godzin w jednym miejscu. To takim razie nie trzeba było się nie wrąbywać, no. Byśmy nie przedłużali tego. Ty, tam chłop z tyłu. Chłop poleciał. Jezus Maria, okej, widziałem to. Chłop co tam poleciał. Miło było. Dobra. O! No i przeżył to, no nie mogę. O, piękny atak, piękny atak! Piękny atak w wykonaniu dzikiego kota. Bartek! Ty mnie ściągnąłeś! Schował się za dziurą i myślał, że jest bezpieczny, no nie mogę. Z ciebie za rura, Bartek, rura! O, ty chami jeden. Wyskoczył. No tak. Ogólnie się spadł, okej. Widzisz, Bartek, ile ja robię dziwnych zagrań na tej mapie, które wychodzą. Pokażę, co ogólnie jesteś dziwny, także wiesz. No i co? Dobrze mi z tym. Na to wychodzi. Ja nie narzekam. Ja bym cię spuczył, ale ja stary. No ty jesteś... Drugie miejsce ściągają, no co jest? O, drugie miejsce? Ty, Bartek, jeszcze drugi jesteś? No właśnie, o dziwo jestem. Bartek, bo ja mam teraz... ciężarówkę z tym, wiesz, no wiesz, z tym, do spychania ludzi. Aspier. Piki kot! Cześć, Bartek. Ale Bartek, ogólnie teraz nie chciałem cię strącić tak naprawdę, tylko mi dziki kot zablokował, nie miałem jak przejechać. Jak miałem przejechać? Nie chcę cię strącać, nie chcę cię strącać! No to nie strącaj! Ale ja tam mam punkt! A to mnie to interesuje. Aha. A co to mnie interesuje? Dobra, który chce przekopę jeszcze dostać? Który chce przekopę? Łoży, ty! Bartek, dobra, zepchałem ci jednego z przeciwników. Już jesteś do przodu bardziej.
No jestem trzeci. Kto tam poleciał? Ja. Ale jeszcze kogoś ciągu. Mogę przekopać, jeszcze kogoś mogę przekopać. O dziki oko. Ja jestem piąty, przepraszam. Co mnie to interesuje? Aha. Dobra. To kuciula. Oh! My god! Prawie, prawie. Ale poleciał. Oh, no cóż. Zabawa, ja bal. O, coś dużego. Zabawa. Dobra, kogo jeszcze? Bartek? Gdzie ty jesteś, żebym w ciebie nie kopał? Kazuo trzeba walić, kazuo trzeba walić. Jest drugi. Kazuo czym jedzie? Wóz. Kurunką jedzie. Czy ty byłeś w tym wozie strażackim? Tak, ja byłem. A, dziki kot był, dobra. Myślałem, że ktoś inny był. Siema, Kazuo. Nie, no dobra, żartuję, już wjeżdżam na metę, bo już... Nie przedłużam. O, ktoś ma nawet obok mnie też Kriegera. No, to ja pewnie. O, jakieś Nero widzę obok też. Panowie, 1-1. 1-1? Chorwacja strzeliła? Tak. Nice. No to jakbyście poglądali ten film tydzień później, to już wiecie, że jest to tydzień później rzucone. Albo rok później. Dobra, kto ten tak wyskoczył do przodu, dosłownie? No, Bartek elektrykiem. A Bartek elektrykiem. To trzeba go przetrącić chyba. Ale świat. Czemu mnie? Został mnie ty kanalio mała! Jest pierwszy. Na zło jestem drugi. Ja tylko... Szturchnąłem delikatnie. Dobra, zaraz mnie złapałem. Tylko szturchnął delikatnie. No teraz bij tego pierwszego. Robi fiko. Fiku na patyku. Dobra, nie złapiesz mnie w ten sposób, gnojku. O, fuck. O, tu można ten, tu można w lewo wyskoczyć tak fajnie. I wyskokiem wlecieć na czekwoj. Z pierwszej pozycji nie muszę ryzykować. Daj przykład. Kto tam poleciał w ogóle na zewnątrz? No to już mam odpowiedź. To już mam odpowiedź na swoje pytanie. Niestety. Niestety to byłem ja. Brańcyk. Kuba! Jestem... Ty jesteś... Kuba Rasi! Kuba Rasi! Zamiast zagania z pierwszego, to on mnie strąca na drugim miejscu. Pał Kuba... I sam się właśnie wydupił teraz. Kuba Rasi. Nie rozumiem, Kuba. O, to ty. Niemiło. Nie będzie miło. Czekajcie, bo to trzeba z rozbiegu. O matko, nie! Z rozbiegu to trzeba. A wiem, o co chodzi, no. Nie żartuj, że coś takiego trzeba będzie robić. Easy. Tak. A, tylko spadłem. O, easy, nie dupiłem. No, easy, tylko spadłem, no to plus jeden. No to chyba... Dobra. A tu wallride'a trzeba. Tak, wallride. Kurde, no. Wallride łatwy do zrobienia, cyk, cyk, pyk, pyk. Jedziemy. Tam jest gdzieś łatwy. Chciałem się przestawić na tryb wallride, przepraszam. I tak za dużo razy musiałem podejść do tego, prawda? No kurde no. Dobra, zrobiłem. O, no to widzisz bardzo, to znaczy, że łatwy. No w sumie jak ja zrobiłem, no tak. O, Chorwacja 2-1, XD. Wow! Szybko! Się rozpędzili, a kto strzelił? Nie wiem. Bo nie moduj ten... A, ten co? Brajer! Ale co ty do niego masz w ogóle, chłopie? Nic, daj szacunku. Jeden z bardziej szanowanych piłkarzy, mam wrażenie. Ale go nie szanuję, no i co mi zrobi? W zajebistym klubie gra. Oho. Real. Tfu! Nie no, Real fajny klub. Jecha tam Manchester. Dużo fajnych zawodników. Dużo zawsze fajnych Brazylijczyków gra w Realu. No ale słyszałem, że ma Mbappé grać w Realu. No on już będzie grał. No już jest podkupiony. Ale to co, Vinicius pójdzie, żeby Mbappé zajął jego pozycję, czy Mbappé pójdzie bardziej, nie wiem, pod atak? Chyba raz pod atak. Nie, Boże, Kuba. Chyba Vinicius na skrzydełka, Mbappé na atak. O, fuck! No, to samo miałem. Ale to będzie zajebiste zgranie. Z tyłu Bellingham jeszcze. Pytaliście, ktoś strzelił? No. Albania. Jak Albania? Dwa? No Albania, nie, 2-1. Albania się samobuja dupnęła. Aaaa! A. Dają im forów jeszcze. Ty, to samobój może być niedługo królem strzelców, ty, na tym Euro. Bez kitu. Już dużo bramek zostało strzelonych samobójem. Niemcy zaczęli od tego. No. Czesi też samobój, ci samobój. Polacy. A oglądaliście mecz... Polacy nie strzelili ze samobója. Francji z kimś tam? Nie. Jak Polacy się bardzo strzeli samobój. Francji chyba z Austrią, nie? Skoro to nasza grupa, panie. No. Czechy zestrzelili. Beka z Czechów. Że Mbappé sobie nos połamał. No to będzie w masce grał. Nie wiadomo, w sumie cię zagra, bo...
Oby znaczy, podobno z nami na pewno nie zagra chyba. Oby nie zagrał. No, z nami nie musi. Trzeci skład Francis, trzy razy lepiej. Tak, ale nie, ty, nie gra. I Polska wygra. Pozdro! Tak. Tak było. Nie no, jak ja wszedłem, tak, na Transfermarkt tego Francji reprezentacji. Czy tam, nie wiem, najgorsi zawodnicy są warci więcej niż połowa reprezentacji Polski. Tylko połowa. Nie, to oczywiście jest ten hiperbola, ale no jednak. Ten 100 milionów, 80, 60, 100, 60, 40, 30. Giroud 5 milionów, może tam jakiś Giroud. Nie wiem, Griezmann może mniej już. Dalej jest bardzo bardziej. Tymczasem niż... Polska. Kiwior 30. Lewandowski. 1000. Lewandowski 15. A, 15. Zieliński tam? Jeszcze coś może jest Zieliński wart. Chyba tak, jeszcze też, nie wiem, 20 i no i jeszcze mnie Zalewski nie wiem, nie jest wart, ale nie no, Zalewski mniej. Kurde! Strada ściada! Zagadałem! No nie, nie trafiłem wallrida! Ale nie, się zagadałem, żeby wallrida nie wjechać, takiego prostego wallrida, no! Kto tam już przejechał wallrida? A ja! Chyba się okazało, no, jak zwykle. O, ty w dupę. Ten, co się nie odzywa, przejechał i wygrał już mapę. Pociemny. Typowo. Nie uznajemy takich zwycięstw. Dokładnie, nie uznaję. Dostajesz żółtą kartkę, kazło. I nie pojawi się przez rok na nagrywkę. Tak. Jest przykład skupy. Słuchaj, kolega, co? Co? Bartek i losowy tekst, okej. Okay. Te dwukropek. Ale o co chodzi, bo nie rozumiem. Kropek, dokładnie, te dwukropek. Weź się tam wywal tam z przodu, nie wiem. Olej ci się cieknie z samochodu, weź sprawdź. Na pit stop podjedź. Niestety. Dobra, waliłem się na tym momencie. Bardzo dobrze, jeszcze jakby tak się coś jeszcze... Ale tam masz checkpoint. Więc to nic niestety... Nie dało, mimo tego, że ja się nie wywaliłem. No niestety. To mi to nic nie da. Gdyby tu checkpoint zaliwo było dużo fajniej. No to i tracisz czas, kurde, na rozpieniu się. Ale wiesz, ma checkpoint i wiesz, mimo że nie trafił czysto, to jednak jedzie ale dalej. Ma tutaj więc... checkpoint, no tam. Szybka F-ka, jak to leś tam mówił. Jak była duża F-ka. Dziękuję. No i do wyznania, no i cenzura. No i cenzura pójdzie, no. I cenzura, trzeba będzie cenzurować.